wspomniałaś o panu Edwardzie Miszczaku, byłym dyrektorze programowym TVN. Tutaj jak pan Edward przechodził do innej konkurencyjnej stacji, pojawiały się takie głosy, bo oczywiście każda gwiazda teraz TVN-u jest o niego pytana. Jedni mówią, no ja to się bałem, inni mówią, nigdy nie stałam w kolejce do pana Edwarda Miszczaka. A jak ty reagujesz na takie głosy tych, którzy widzą, no bo to nie jest też tajemnica, że macie i mieliście ze sobą prywatną relację, że może tobie z jakiegoś, właśnie z tego powodu było zawsze łatwiej? Wiesz co, ale tak naprawdę prywatną relację z Edwardem Miszczakiem, taką bardzo bliską rzeczywiście, bo oni się bardzo lubili, miał mój mąż i gdzieś ja przez to też, ale ja trafiłam do TVN-u no przynajmniej 2 lata wcześniej, zanim poznałam mojego męża, więc... Przez chwilę te relacje były oficjalne z dyrektorem. Tak, więc my później gdzieś się poznaliśmy bardziej, ale on zawsze dla mnie był, zawsze był dyrektorem Miszczakiem wiesz co, na pewno Piotrek miał większy luz w tej relacji niż ja zawsze, tak, to absolutnie bez dwóch zdań. Mnie jednak pozycja Edwarda zawsze spinała. Jednak. Tak, więc bardzo go szanowałam i szanuję, ale... Ale dzisiaj czuję, że jest takim dobrym duchem wśród osób, które znasz, do którego mogłabyś zadzwonić, zapytać o radę albo po prostu porozmawiać sobie też prywatnie. Myślę, że wiesz co, że jakbym zadzwoniła, jakbym potrzebowała jego rady, to pewnie by doradził, gdyby odebrał telefon. Nie, no mam nadzieję. Nie mamy tak naprawdę kontaktu, gdzieś spotkamy się czasem w przelocie na jakiejś imprezie, ale to jest taka relacja daleka.